Dzień dobry Państwu. 23 września 2022 roku. Końskie, a w zasadzie Modliszewice pod Końskimi. Jesteśmy w Muzeum Polskie Drogi. Ja w tym muzeum już byłem jakiś czas temu. Miałem tutaj szybko wrócić, nagrywać więcej, bo sporo się działo. No i tak mi zeszło z pół roku, myślę, na pewno. Przed chwilą tutaj przyjechałem. Najpierw przejdę się po każdej hali, przejdę się po placu. Zobaczymy, co się pozmieniało i potem ewentualnie skupię się na czymś bliżej i zrobię z czegoś bardziej szczegółowe wideo. Norka de Zamet. No, coś takiego to widzę pierwszy raz. Ten Polonez Camper, pamiętam, że wzbudził Wasze zainteresowanie. Żuki. Laminat. Brzydactwo, jakich mało, ale ciekawostka. No, syrenka to mi zawsze robiła i robi mi dalej. Ale tu są ciekawsze syreny. Zaraz tam dojdziemy. Ten Fiat to zdaje się stał w innej hali wcześniej. Tu jest PZ. O, mały włos, takiego nie kupiłem w Chorwacji w sierpniu, niestety. Ale sprzedał się do Polski, więc pewnie niedługo wypłynie. Tu mamy syrenę 104. Tutaj 103. Ależ piękna ta patynka. Fiat 128 3P. Coś dla kolegi Piotra z Trójmiasta i z FSO Pomorze. Polonez coupé. Pecaro Orciari. O nie, a tu Orciari. Oczywiście. Ambulans. O, i tutaj coś w moich klimatach ostatnich. Taka ciekawostka. No całkiem spoko to wygląda. Kawał miejsca na górze. Dobra, proszę Państwa, to jest hala pierwsza, do której wszedłem. Tego pick-upa to nie wiem, czy ja czasem nie mam na kanale. Takie mam wideo z toru w Kielcach, jak jakieś drifty wykonywał. Fiat 125P z silnikiem diesla.
Ten diesel to zdaje się był z Volkswagena jakiegoś, jeśli dobrze pamiętam. Taką zieloną sztukę kojarzę też z dieslem. Tutaj motorówki, ale jaja. No raj, proszę Państwa. Województwo świętokrzyskie, końskie, Modliszewice. Tu po prostu trzeba być obowiązkowo. Ale to dopiero początek. Poczekajcie na resztę. Ile tu rowerów. Panie Władysławie Sikora, spójrz Pan tutaj. Wigrusów do wyboru, do koloru. Teraz obejście szybkie tego, co znajduje się na placu. Polonez w wersji angielskiej. Jeszcze jeden. Zaraz zobaczymy, jaką ma deskę. No właśnie. Polonez, jak widzicie, ma stare zegary tutaj i starą deskę. Tak to się montowało do tych Angoli, bo nie było sensu projektować deski kolejnej, bo bardzo mało się tego sprzedawało już potem podobno. Tak przynajmniej pamiętam z artykułu jakiegoś chyba, jakimś auto Świat Classic albo coś takiego. Ten zestaw jest na kanale. Jest oddzielne wideo poświęcone jemu. Tu kolejny pick-up, ale tego, proszę Państwa, jest. O, z tą nysą mam ochotę zrobić oddzielne wideo. Więc tutaj zaraz wrócę. Maluch w wersji Black. Nie jedyny, zdaje się, tutaj w kolekcji. Volvo Prezydenta. Lech Wałęsa. Najbardziej mi się kojarzy z takim Volvo. Później do niego podejdziemy. Polonezy, milicję i policję. Tam Chevrolet. Ostatecznie nie pamiętam, czy on był w Polsce zmontowany, czy nie. Później się to sprawdzi. Analog. Tu też ciekawostka. Może da się tutaj zajrzeć. Ten jelczyk stał tutaj ostatnio, te parę miesięcy temu. Autosan. Ciepełko od silnika. Tirim, tirim. O, proszę bardzo. Transmisyjny. Ha.
Tego nie było ostatnio. No i tutaj też było pusto, a już teraz widzę. Trochę tu przybyło wrostów. Też fajnie to wygląda. Nyski. Tam pewnie jest warsztat, ale jak widzicie, jest tutaj zagrodzony teren, więc się bez uzgodnienia nie będę tam zapuszczał. No dobra, to stoi na zewnątrz, proszę Państwa. A tutaj hala prestiżowa, powiedziałbym. No, jeśli tego auta nie kojarzycie, teraz akurat będę szedł dalej, ale to jest wyjątkowy wóz. I są dwa. To jest Cadillac, taki, powiedziałbym, chyba pogrzebówka, pogrzebowa limuzyna. 56 rok. Auta amerykańskie są najlepsze. To się u mnie nie zmienia. Tu jest Buick. Ale wiem, że takie Buicki, takie auto przedwojenne średnio Was interesują. Jak pojawiają się na kanale. Corvette C3. Tu jest Rolls-Royce. Model prawdopodobnie taki, jaki miała Pola Negri. Kurde. Rolls. Opona, jaki balon, jakżeż to tutaj pasuje idealnie. Tu coś brytyjskiego, Bentley czy Bentley, jak to powinno się poprawnie wymówić. Fiaty, Mercedes U113, piękna linia dachu, Rolls-Royce Cabrio. U24. Tutaj coś amerykańskiego na pewno, jakiś Lincoln. Myślę, a tak, Lincoln V12. No ciekawe, gdzie on się takiej patyny dorobił. Kawał wozu. Ale jeszcze, proszę Państwa, jak się okazało, ominąłem dwie hale. Zaraz je przejdziemy tak na szybko. A później tutaj wrócę do kilku aut, które mnie zaciekawiły. Poczekajcie. Już wchodzimy. Idziemy razem. No to cyk. Tutaj od razu przykuwają te auta. Tu zobaczcie Opel w porównaniu z tym Chevroletem. Jakby jego miniaturka.
tym, że były montowane w warszawskiej fabryce Lilpopa. Lilpop Levenstein. To pewnie wiecie. Tutaj Europa, to widać od razu. Auto dużo mniejsze. No tu jest wsiadanie jeszcze ciekawsze niż w moim Oldsmobilu, bo ja mam słupek. A tu nawet tego słupka nie ma. Ciekawe, czy to się nie krzywiło za mocno, czy miało jakąś sztywność. Motocykle. Niemen. Tornado. Perkun. Podkowa. Moi 130. Sokół 125. A tutaj Orleo. Znaleziony gdzieś w piwnicy, jeśli dobrze pamiętam. Z rozmowy z właścicielem. No ciekawe, czy będzie można wejść do niego. Oby się udało. A ja ominąłem jeszcze jedną halę, tą z przodu. I zaraz tam dojdziemy. Tutaj Warszawy. M20. Jest pick-up. Jest kombi. Bardzo fajne to kombi z tym bagażnikiem na górze. 224, 204. No i furgon. Ciekawa sprawa. Chyba najciekawsza z tych tutaj wystawionych. O, Wiesław Gawron i jego Bugatti. Koral ma swoje wideo u mnie na kanale. Ciekawostka, zdaje się, że w Białobrzegach tych podradomskich był skonstruowany. A nie, tutaj Blacka nie ma. Tam stał Black. Tutaj mamy Browna, Silvera. Nie, tu jest Red, przepraszam, ten jest Red. Silver, tu jest Brown, czyli Black czeka na odbudowę pewnie. Mikrusy. To są ładne auta. Pięknie zaprojektowane jest. No dobra, proszę Państwa, to tutaj kończymy. Ja teraz się wyłączę i podejdę do kilku aut po to, żeby zrobić z nimi oddzielne filmy.
Teraz wóz transmisyjny WT Mielec z lat 60. Powstało, jeśli dobrze pamiętam, chyba 30 sztuk chyba tylko tego. Tak jak wyglądem sugeruje, że jest jelczem, to jest jelczem. Przynajmniej ma podwozie jelcza. Bardzo mnie interesuje, czy ma jakieś wyposażenie w środku, takie telewizyjne. Tutaj mamy zamknięte drzwi i słusznie. Więc strzelam, że tutaj też. A nie, tutaj jest otwarte. Dobra. Tu mamy snopień jakiś. Dobra, pakujemy się do środka i zaraz zobaczymy, ale już widzę, że tu jest raczej pustka. Niestety wyposażenia telewizyjnego już brak, więc pewnie później pełnił jakąś inną funkcję. To od czego to może być? W sensie, co z tego wychodziło w tym kształcie? Nie wiem, może wy wiecie. To mi powiedzcie. Części blacharskie, ale do czego? Nie wiem. Tu światła, kurczę, szkoda, że już nie ma tej zabudowy. No ale cóż. O, jest tam kartka, to zaraz spróbujemy coś z niej zczytać. Taki widok miał kierowca WT. Mielec, wóz transmisyjny Mielec. Tu fajny fotel. Tapicerowany tutaj, zobaczcie, sufit, ależ to musiało fajnie wyglądać. Jakiś pościg, strzały, wiadomo. No i tyle. Obejdźmy go jeszcze. Och, z zewnątrz. Eurofilm transkarkowscy. Tak, latami 90. Trochę zajeżdża i fajnie. Z czego mam te światła? Z dużego Fiata chyba z tyłu. No oczywiście. Tutaj duży Fiat. Zamknięte. No musiało to robić niesamowite wrażenie w latach 60.
Są jeszcze jedne drzwi. Te otwarte, trzeba ostrożnie. I zamykamy. Ładny klik. No dobrze, że tu trafił pod dach, bo jak widać jakiś postój już za sobą ma, pod chmurką. O, stąd fajnie wygląda. Jak się okazało, bardzo rzadki star ciągnik. No i hydromil. Który sporo gasił. Na różne sposoby. I to jeszcze nie koniec, tutaj taki kopiec, przechowalnia kiedyś pewnie. A w środku, wow, czadowo, rowery. Klimacik, o, samo się zapala. Takie rowerki, panie Władku Sikora, patrz pan. Co tu się dzieje? Wbrew pozorom nie czuć tutaj wilgoci. Co dziwne. Telewizor Neptun, a ten rowerek rumetowski, jakąś nazwę, Reksio chyba, dobrze myślę, nie chcę go za bardzo szarpać. Reksio. Ja miałem pelikana od razu. I jeszcze rzut oka. Zobaczcie, jak to się fajnie prezentuje. Tu jeszcze motorówki. Jeszcze jedna hala. Pierwsza wchodząc do muzeum, ale dla mnie ostatnia. Zostawiłem sobie ją na koniec. Tutaj w tej hali są motocykle. No i nie tylko motocykle. Na temat tego sprzętu to
Mam ochotę sobie poczytać na temat gada. Ależ to jest design cudowny. No przyznajcie sami. No dobra, proszę Państwa. Na dzisiaj koniec. Oprócz tego wideo zobaczycie sporo bardziej szczegółowych, poświęconych konkretnym egzemplarzom. Serdecznie Was zapraszam do odwiedzenia tego muzeum. Robi wyjątkowe wrażenie. I widać tutaj naprawdę dbałość właściciela o to, żeby te samochody, żeby o nie zadbać przede wszystkim. Zastanawiam się, czy jest gdzieś więcej zbiorów takich prywatnych. Czy ktoś ma bogatsze zbiory? No nie kojarzę w tym momencie. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Ale kolorek. Ojojoj. Widzicie, ciężko mi stąd wyjść.